Jak pan myśli, znamy się czy się nie znamy? To zależy. Szukam tu paru facetów, z którymi kiedyś przychodziłem na piwo. Panie, kiedy to było? Wiesz, o kogo chodzi? Mniej więcej. Prowadzimy interes. Inne życie. Teściowa, mąż teściowy. Teściowa, mąż teściowy. Bardzo pożądany człowiek. Mieszkamy tam u nich. Zadowolony jestem. Inne życie. Bo mają taki handel na hali. Legalny, bardzo groszy. Spokój warto. Tak? Pomalutko. No to strzel ten jarzębek i spływaj. Jeżeli chodzi o dawne sprawy, ja się tym nie zajmuję. Stary, ja za te sprawy siedziałem 4 lata. Czego ty ode mnie chcesz? Szukam Cześka. 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 Wiesz, że ma do ciebie pretensje. Do mnie o co? Chodzi o Zitka, ma teraz odsiadkę. Chodzi o Zitka. Wiem. Ale to nie ja go zepnąłem. No i jak? Załatwiłem połowę. Drugą sobie daruj. Słuchaj, ja muszę Witka odnaleźć, no. Dobrze, ale beze mnie. Wracam wprost z milicji. No i co? Wypuścili mnie na razie, ale wiem, że mnie śledzą. Zrozum, ja nie mam wiele czasu, no rozumiesz? Chcę uratować tego szyniaka. Wiem dobrze, co to jest więzienie. Siedziałem 4 lata. Jego mogą łatwo w to wrobić. Na razie o nim nie wiedzą. To jest dla niego jedyna szansa, zrozum. Dobra, jest facet, który cię zaprowadzi. Gdzie go masz? Będzie tam na hali. Za 2 godziny. Dobra. W czym oni teraz kręcą? Dowiedziałeś się czegoś? No. Już ci mówiłem, że z tym skończyłem. Oczywiście, tylko ja ci chciałem powiedzieć, że ja z tym dzieckiem siedziałem w jednej celi. I wiesz sam, że do tego zasypałeś. I gdybyś o tym dowiedział Czesiek, to wiesz, co by było, rozumiesz? No nie wiem. Pójdziesz do Maxa, który jeździ na Skodzie. Co on mi powie, ten Max? Stary, gdybym wiedział, to byś tam nie wysyłał. Uważaj. Więcej się nic nie wykombinuje. Gdzie się spotkamy? Na dworcu.